Ale mamy za to dużą skrzynię. Do której już więcej rzeczy się zmieści. Wezmę jedno to piwko tam ze sobą. Właściwie to piwko prawdopodobnie zejdzie, to ja stąd wezmę całe piwo, jakie mamy. Bo piwo prawdopodobnie zejdzie teraz, bo tam już puste są na dobrą sprawę. Rzeczy. O, mamy trzy beczki piwa. Jeden jest pusty, drugi jest prawie pusty, ten jest prawie pełny. Jest ok. No dobra, to otwieramy karczmę 8:30. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj ja was karczmasz. Juhi i chuj. Witam serdecznie. Proszę. Masz jedzonko. Już pobrudzili. Palec się po prostu nie mieści. Proszę bardzo. Już pobrudzili. No po prostu, no nie. No, żebyś wiedział, że flejtuchy. Jestem samotnym karczmarzem. Na mnie jedzenie ładnie schodzi. Chcę zielone. Dobra, mamy nowe piwo. Oho, ho, będzie awantura. Co ci się nie podoba, co? A ma zmiotły, gnoju. Chodź tu. Chodź tu. Won mi stąd. Wypitalaj mi stąd. Sio. Gdzie jest to zielone? Ten stół jest brudny. Jak wy nie potraficie jeść, to nic dziwnego, że jest brudny. To nie? Jest opcja zatrudnienia pracownika, tylko niestety dalej w grze. Trzeba chyba 6 poziom karczmy osiągnąć, żeby mieć możliwość zatrudnienia pracownika, ja mam dopiero 3. Więc no. Boże jedyny. Ciężko jest się wyrobić z tym wszystkim nieraz. Proszę bardzo, lagerek. Ale już nadrabiamy. No jasne, że gospoda wygląda na zadbaną. Co ty sobie myślisz? To nie jest jakaś zapchaj dziura. To jest pod mokrym kotem gospoda. Muszę posprzątać pierw.
Serio? No to się w pale nie mieści, jak oni brudzą. Jak można tak jeść, żeby tak usyfić stół? Normalnie jak dur... jak ten stół durczoka w TVN-ie. Cześć, Dick. No. Oh. Czemu kotek jest zły? Czemu kotek jest zły? Nie rozumiem. Co jest, kotku? Nie, nigdy w knajpie nie robiłem mordulcu. Po prostu, nie wiem, ja... Nie wiem, ja po sobie wiem, że ja nie... Nie wiem, jak jestem w knajpie, to stół mam czysty po prostu. Boże, nie, nie... Chodź tu, pomijam cię, kotku. O, o. Słyszałem, że gospodarz należy do sekty. Znowu wy z tym? No, z tą sektą? Boże, jaki burdel się zaczyna robić. Nie ogarniam. No, przydałby mi się ktoś do pomocy. Niestety moja karczma ma za niski poziom, żebym kogoś mógł zatrudnić. Dobrze przynajmniej, że jedzenia nie muszę na bieżąco gotować, wystarczy mieć ugotowane. Najlepiej się sprzedaje piwo. To się najlepsze pieniądze z piwa idą, co nie? Ale do piwa to musicie jeszcze nalać i td i tp. Modzik na kołpa jest ten, możliwość grania na split screenie w tą grę. Z tego co wiem. Jakiś sposób jest tam, że można grać w dwie osoby. Ale jeszcze nie wiem co i jak. Muszę tu wysprzątać. Stół robi się wstrętny. A
trzeba go tak uświnić? Świnio z chlewu? Cholero? No, o, 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 o. Też kawę poczekasz, w sensie herbatę. Poczekasz trochę, muszę stół wyczyścić. Dobra. Nie, to ja jestem. Ja kiedyś miałem kucyk. Kycu teraz chyba nie chodzi w kucyku, kycu chyba teraz rozpuszczony chodzi jak Jezus. Ale nie jestem pewny. No proszę. Piwo, tak? Okej. Okay. 19. Ja nie wiem, też jak on, nie wiem, o której godzinie jest zimno i się robi. O 20 chyba, co nie? Potrzebuję też drewno na opał do kominka dorzucić. Cześć, kociaku. A, o 20 się robi zimno. Może czwarty poziom karczmy zdobędziemy. O, idę gościa. Chodź tu. Jak miotłą oberwiesz, to zobaczysz. Wypitalaj mi stąd, a masz gnoju. Będzie mi tu burdę robił. Ale ładnie, prawie 3 złote monety zarobiliśmy. Bardzo ładnie. Ktoś może wytrzeć tu stół? Ja wytrę twoją głową. A, widziałem, jak on. Oglądaliśmy na żywo na streamie. Losowe zlecenia, dostępne tablica groszy. O, czwarta jest. W końcu reputacja. No z piwem może być problem, widzę. Ile? 10 tysięcy reputacji potrzebuje? Cześć Albido. No chyba tam kogoś do srogo pogrzało.
A niestety reputację tylko i wyłącznie można nabijać, jak się obsługuje klientów, czyli no jak działa karczma, co nie? Tylko wtedy reputację można nabijać. Tego, co udało mi się zauważyć. Nie można jakoś ulotek wysłać, że... Jezu, ile piwa! Wow, 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 wow! Jaka masakra! Ale też ciekawostka jest jedna. Zauważyłem, jeżeli rano otwieracie karczmę, to bardziej jedzenie chcą. Jeżeli otwieracie pod wieczór, to bardziej chcą piwo. Bo więcej piwa teraz, jak jest noc, więcej piwa schodzi. Chyba, że to tylko moje wyobrażenia są czy coś. Tak, ale nie myślałem, ja wiem o tym, ale nie myślałem, że wiesz, że w grze będzie to też odzorowane, jeżeli jest to w ogóle odzorowane, co nie? Która jest godzina już właściwie? Będziemy zamykać. Trochę tu brudno. No. 4 złote monety i 25 srebrnych. Całkiem nieźle moim zdaniem. Nie mam ziarna. Mięso, warzywa. Czego brakuje? Zboża brakuje, jęczmienia. Jęczmienia brakuje, dobra. Cukier. Domowy kaktus. Korkowa pocia. Korkowa podkładka, właśnie te podkładki bym chciał. Komfort. 1, 6, 12, 30.
idziemy spać. I świecę muszę zamówić. Właśnie. Muszę świecę zamówić. Kurza twarz. Dobra. Owsianka, zupa. Zwykły zielony. Zastanawiam się, czy po prostu jednego piwa tylko nie produkować i mieć wylane. Czy to nie byłoby jakieś rozwiązanie? To nie byłoby jakieś rozwiązanie. Gdzie mam te nasiona? Nie mówcie mi, że nasiona zostawiłem w domciu. Please. Nasionka zostawiłem w domu? Da. My wszystkie nasiona weźmiemy tutaj. I to przerzucimy. Dobra, czosnek, tu mamy dwie zupy, to jest luz i cukier. Owsianka. Jęczmień. Owsianka cebulowa? O! Herbaciana, marchewka, kukurydza, ziemniak, czosnek, por. Owsianka z porem. I wody brakuje. A. Owsianka z porem. Owsianka z porem. Ja muszę wbić ten level. Dużo żarcia poszło. Bym rzekł. Rzekłbym, że dużo żarcia poszło. Zupa. Zupa, ziemniak, marchewka i mięso. Beczka, beczka. Dobra, a gdzie mamy te podstawki? Dobra. Okej. Dobrze, to jest stylowo. Się zrobiło już. Muszę świecę kupić. Właśnie świecę. Świeca. 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 Kupimy 20 świec. Coś jeszcze muszę kupić?
Tak się zastanawiam. Ja coś jeszcze muszę kupić. Trawa, nasiona kopru. Może być koper. Różki, nasiona pszenicy, mięta, czemu by nie, żyto, tymianek, rozmaryn, wow. Czekajcie, jęczmień, jeszcze bym chciał zamówić. Dobra, teraz tak, to tu. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Jak moja gospoda? Całkiem dobrze się ma, wiesz? Cztery. Ja coś jeszcze mam do posadzenia? Chyba nie. Całkiem dobrze moja gospódka się ma. Tylko dlaczego ja mam gospodę otwartą? Halo, zamykaj! Czemu ja gospodę mam otwartą? What the fuck? Czemu ja magicznie gospodę mam otwartą? Przecież jej nie otwierałem. Co to ma być? Piąty poziom, chyba 13 dzień. To nieźle. Ja bym chciał kogoś zatrudnić ogólnie do tej kopalni. Tak, żeby mógł pracować. Tylko że jeszcze nie mam levelu na to. Asia nieźle poszła w grze. Ona tam już chyba ma nie wiem który poziom, ale zaszalała strasznie. Rezars, jeżeli się zgadzasz, to proszę bardzo. Za mało płytek metalowych, tak? Grasz w Iwkę? No to za nuba robisz, no. Niech te drzewa wszystkie wyrosną pierw. Niech to się przerobi. Oj, tak. Wif to jest... Jakby to powiedzieć, Iwka to jest... Gra masakra, tak bym powiedział. Inaczej bym powiedział. To jest arkusz Excel z ładną grafiką. Tak by to można określić nawet, wiesz? Dobra, niech to się robi. Troszkę desek chciałbym, żeby się zrobiło w międzyczasie.
woda. Druga praca, pełen etat. No. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, to albo to, albo w sensie albo Iwka, albo... Albo nie Iwka. W sensie życie, no, ten tego. No proszę, jak ładnie. Czemu jest karczma otwarta? Czy ktoś może mi to wyjaśnić? Czemu mam karczmę otwartą? Trunki są rozwodnione. O ty, miotła w ruch. Coś ci się nie podoba, w to wypitalaj. Won mi stąd. Won. No to trzymaj się, Madara. Powodzonka tam. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. A co by było, gdybym ja po prostu ponalewał całe te kubki i tyle tego piwa? I na przykład zrobił... O, 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 o. Dobra. Niech to się robi. Matko Boska. Nie wyrabiam troszkę. Taka troszkę tak dużo. Nie mam beczki następnej. Musisz poczekać, kobitko. Pierw posprzątać muszę. Zobaczymy, co się stanie, jak nie będę, nie podam jej. Czystość przede wszystkim. Dobra. Oj. Dobra, chlebek poszedł, sprzedał się. Zupa. Mięso, jęczmień, to się nie.
ziemniak i nie herbata i por. To tu, to tu. Ja mam multum tego cholestwo, gdzie co tutaj dać? Proszę. Jest ok. Komfort mamy, dużo mamy tych podstawek, tych fajnych. Mam nadzieję, że komfort im wzrósł. Ciekawe, czy można lepsze stoły mieć. To mnie ciekawi, co? Takie lepsze, lepsze, w sensie nie takie drewniane, tylko takie, wiecie... Takie, żeby było... Obrusik był, taki biały, sztuczce ze złota. Ciekawe, poszła pierw usiąść i dopiero teraz idzie zamówić. Już mamy prawie połowę levelu. Dobra. Za mało paliwa. A. Dobra. Chyba będę zamykał powolutku karczmę. Bo ja nie wiem ogólnie, czemu ona mi się otworzyła. To jest pytanie. Czemu ona mi się, cholera, ta karczma otworzyła? To jest pytanie. Ja tego nie rozumiem. Chlebek. Gdzie ten chlebek sprzedajemy? Całkiem niezła cena za chlebek. Czyli tak na dobrą sprawę jeszcze 3-4 dni, żeby 6 poziom osiągnąć. Wypitalaj mi stąd babsztylu jeden. Ta reputacja chyba też jest zależna od tego, jak szybko jest dana osoba obsłużona, mam takie wrażenie.